jak wy oceniacie to wejście trenera Smułki, to te wypowiedzi, które padają z jego ust na temat tego, że no, w Ekstraklasie to mało która drużyna gra w piłkę. Inna sprawa, że z Wisłą to trafił idealnie, prawda? Bo on już po tym pierwszym meczu Wisła Arka mówi, że no, po Wiśle to widać, że oni ładnie operują piłkę, że chcą coś kreować, tworzyć. Potem przyszedł Poznań, przyszedł ostatni mecz z Górnikiem Zabrze. Ale czy to ogólnie wam się podoba? Że fajnie, że pojawia się taki facet wyrazisty, który nie gryzie się w język, który wali między oczy czasem? No, myślę, że media uwielbiają takich ludzi, którzy przychodzą i mówią to, co myślą, a nie czarują jakoś od tyłu, starają się głaskać piłkarzy w wywiadach. No, osobiście pewnie jako zawodnik odbierałbym, jakby ktoś z nazwiska trener czy z imienia mówił, że gdzieś fatalnie zagrałem, za słabo czy coś. No, pewnie... nie padły takie słowa. No nie, Adaś coś tam, no, że tak doświadczony zawodnik piłkarz, no nie, ale tak to było, ale to było konkretnie do danej osoby, tak. Prawda? Więc być może to boli, tak? Ja tak osobiście się z tym nie spotkałem wcześniej, żeby jakby trener mnie krytykował na wizji, tak? Ale, ale mnie to nie przeszkadza, powiem szczerze, no, że piłkarz musi być odporny na krytykę z trybun, z mediów, od trenera, od wszystkich. On musi z tym żyć, po prostu musi sobie z tym radzić i odpowiednio się do tego szykować i tak postępować. No, trener Smułka może będzie uchodził w środowisku za Buffona, tak? No bo tam pojechał Jagiellonia, no, no przyjechali, co oni nie chcieli grać, nie? A Jagiellonia wygrała, podkreślmy, i to jedna z lepiej grających drużyn w lidze, no i tak dalej, bo jeszcze kilka nazw klubów wymienił, które mu się nie podobały. No pewnie on indywidualnie tutaj, Arka jako taka, nie czuje się na pewno urażona jako klub, bo to on osobiście odpowiada za to, że on fajnie, bo ma pomysł, chce grać do przodu. No zobaczymy, ja też chcielibyśmy oglądać drużyny, które grają fajnie dla oka, tak? Bo ja pamiętam w Grudzisku, jak miałem prezesa, to nie chciał wygrywać meczów. On chciał, żeby to nie była siermiężna piłka, myślę o Zbigniewie Dżimale, który on chciał, żeby ten mecz był piękny i ładny widowiskowo. Przy okazji wygrywaliśmy, to też jest inna rzecz, ale dla niego to był cel. I myślę, że cel jest taki też przed Arką, bo dosyć mieli walki takie o utrzymanie, dosyć takiej gonitwy, że tak to powiem, gryzienia trawy, jeżdżenia na tyłkach, jak to się przysłowiowo mówi. Chcą coś fajniejszego, chcą zrobić krok do przodu. I też pamiętam, że trener Bobo Kaczmarek został zwolniony po sezonie, kontrakt mu się skończył. Zagraliśmy wicemistrzostwo Polski, zdobyliśmy. I on odszedł, przyszedł Radowski i wprowadził na wyższy poziom Groklin. Także myślę, że to jest cel Arki. A co do Zbigniewa Smułki, no to poczekajmy, no, odważny trener i mnie się go fajnie ogląda.